Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w rozmowach niepolitycznych gościmy pana Witolda Zębaczyńskiego, posła KO. Dzień dobry. Panie pośle, no pierwsze pytanie. Dlaczego akurat Trzaskowski jest lepszy niż Sikorski? Myślę z sentymentem o roku 2018, kiedy w spektakularny sposób Rafał Trzaskowski znokautował Patryka Jakiego w wyborach na prezydenta Warszawy. Myślę, że Opole to jest dobre miejsce, żeby o tym nokaucie mówić. Wtedy zaczęliśmy budować relacje z Rafałem Trzaskowskim. Oczywiście nie chodziło tylko i wyłącznie o pomoc w pokonaniu Jakiego, która też wtedy była istotna, ale nasze relacje, nie tylko moje osobiste, ale przede wszystkim mojego środowiska politycznego Nowoczesnej, zaczęły się utrwalać również poprzez kolejne edycje kampusu Polska Przyszłości. No i rok 2020, czyli bardzo krótka, intensywna, ale jakże skuteczna kampania prezydencka z udziałem Rafała Trzaskowskiego, gdzie zdyskontował 10 milionów głosów. Tylko 400 zabrakło do zwycięstwa nad Andrzejem Dudą. To sprawiło, że dla mnie, dla mojego środowiska politycznego wybór Rafała Trzaskowskiego był swego rodzaju naturalną kontynuacją, ponieważ przetestowaliśmy już go w bojach kampanijnych, przetestowaliśmy go w współpracy i wiedzieliśmy, że on w roli prezydenta ma jeden istotny atut, na przykład taki, którego mi osobiście brakuje. To jest zdolność do tego, żeby mówić językiem dążącym do pojednania. To pojednanie dzisiaj ogólnopolskie jest jeszcze mało realną perspektywą, ale jest czymś niezbędnym. To w innym przypadku nie będziemy w stanie odzyskać ani zbudować naszej odporności społecznej, bo jedną z fundamentów wojny hybrydowej, ja przypomnę, że Polska jest w trakcie wojny hybrydowej z Białorusią, jest dążenie do wszelkiego rodzaju podziałów i polaryzacji, szczególnie podziałów i polaryzacji sztucznie uzyskiwanych. Tam prezes Kaczyński też mówił, że czas skończyć wojnę polsko-polską i przedstawił obywatelskiego kandydata, pana Karola Nawrockiego, którego on wskazał, partia go opłaca i nawet salę mu wynajęła. I wydaje mi się, że również napisali mu przemówienie. Powinni mu promptera kupić, żeby nie wyglądało, że czyta to, co mu tam ktoś napisał. Ja oczywiście nie lekceważę Karola Nawrockiego jako przeciwnika w kampanii prezydenckiej, mimo że uważam, że co prawda Koalicja Obywatelska jeszcze wyborów nie wygrała, ale PiS już je przegrał. Natomiast uważam, że ta niedziela i prezentacja w Krakowie kandydata PiSu jest fundamentalnym oszustwem. To jest oszustwo obywatelskie z kategorii takiej, w której Karol Nawrocki po pierwsze jest urzędnikiem państwowym. Nie reprezentuje go żadna organizacja społeczna, która miałaby być fundatorem jego startu. Ale chwileczkę, ja czytałem na w online, że IPN robi mu kampanię, bo tam była, czyli jako instytucja państwowa robi mu kampanię. Do tego zmierzam i jak gdyby kontynuując tą myśl, dochodzimy do momentu, w którym sam Nawrocki jest w sposób wprowadzający w błąd opinię publiczną, prezentowany jako kandydat obywatelski, którym nie jest, ponieważ nie został wyłoniony w takim procesie. A na domiar wszystkiego Instytut publikuje na swoich social mediach laurki pod adresem własnego prezesa, co całkowicie wykracza poza ramy funkcjonowania instytucji państwowej. A czym jest ta instytucja? My tu również w Opolu wiemy najlepiej, no bo przecież to jest przechowalnia dla antytalentów PiSu, jak na przykład Mateusza Magdziarza. Więc no, ten ciepły zagądek dla funkcjonariuszy PiSowskiego aparatu państwa dzisiaj jest taką trampoliną dla Karola Nawrockiego w tym wyścigu o fotel prezydencki. To jest pomysł na to, w jaki sposób zwieść Polaków, w jaki sposób za naszymi narodowymi barwami ukryć logo PiS, w jaki sposób mówić o kandydacie, który jest stricte kandydatem partyjnym i uwikłanym w normalne życie partyjne, jako o kandydacie obywatelskim, a my przyjęliśmy inną strategię. Podeszliśmy do tego bardzo uczciwie. Tak, Rafał Trzaskowski jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Tak, wyłoniliśmy go w prawyborach, gdzie brały udział wszystkie zakątki Koalicji Obywatelskiej, wszystkie partie. I tak chcemy Polaków przekonać do tej wizji, którą on reprezentuje. A odnosząc się na przykład do propozycji Nawrockiego, to on już w tym swoim słabym retorycznie, choć podejrzewam, że pisanym przez Jacka Kurskiego bądź Adama Bielana, w przemówieniu z kartki,
napomknął odnośnie jednego punktu programu, mówi, że chce, żeby nadgodziny nie były opodatkowane. Ja postawię inaczej tą sprawę. Znaczy, ja nie chcę, żeby Polacy byli zmuszeni do wiecznego harowania, do brania nadgodzin, bo Polska to nie jest bezrobocie, to jest bezpieniężne. I to jest nasze wyzwanie cywilizacyjne, żebyśmy przestali pracować najwięcej na tle Europy, podnieśli swoją wydajność pracy, a nie uciekali od sposobów opodatkowania czegoś, co i tak wiąże się z codziennym wypruwaniem flaków, żeby związać koniec końców. Jak pan myśli, czy wyborcy kupią tą narrację kandydata obywatelskiego? To jest celne pytanie. Uważam, że jest część wyborców, którzy bezwarunkowo ufają PiS-owi. I nie obwiniam tych ludzi za to, tylko obwiniam za to politykę PiS-u, która polega na stałym działaniu polegającym na braku adopcji winy. Ono polega mniej więcej w praktyce na tym, że kiedy łapiemy złodziejstwo za rękę z Funduszu Sprawiedliwości, w rządowych agencjach, wszelkie inne nieprawidłowości, co chwilę ktoś z byłych prominentnych działaczy PiS-u, nawet tutaj od nas z regionu, ma problemy związane z zarzutami prokuratorskimi, to środowisko polityczne nigdy nie adoptuje tej winy, nigdy nie mówi przepraszam, nigdy nie mówi tak źle zrobiliśmy, powinniśmy inaczej, tylko ciągle mówią jesteśmy niewinni, to nie moja ręka, wszyscy są źli, tylko nie oni. W związku z tym jest część wyborców, którzy dali się uwieść temu kłamstwu, temu oszustwu i w myśl tej zasady będą popierać Prawo i Sprawiedliwość, więc te wybory absolutnie nie będą... Będą popierać niezależnie od tego, tak, kogo oni wystawią. Niezależnie. I więc te wybory, one właściwie co wybory mówimy, że one są najważniejsze, ale zaraz powiem, dlaczego te są arcyważne. One będą się, te wybory, jak gdyby rozbijać nie o to, że jesteśmy w stanie kogoś z PiS-u przekonać do naszych pomysłów i wartości albo odwrotnie, tylko o mobilizacji. Przepływów nie ma. Nie ma, czyli nie ma widoków na to, żeby przekonywać swoich adwersarzy do przyjęcia naszej strony i w drugą stronę. Dlatego musimy się skupić na zmobilizowaniu wyborców. Mhm. A dlatego są te wybory prezydenckie kluczowe dla Polski, ponieważ wybór prezydenta opozycyjnego dla rządu uniemożliwi dalszą transformację Polski. Tak, tylko że... Wieczne weto. Tak, wieczne weto, tylko że z takim wetem jeszcze da się jakoś rządzić. Natomiast oni chyba jednak, mówię teraz o Zjednoczonej Prawicy, oni naprawdę walczą o życie. Jeżeli przegrają te wybory, to koniec. Tak, walczą o życie, dlatego że na jednym z spotkań klubowych, wiem to z pierwszej ręki, Jarosław Kaczyński złożył taką promesę swoim działaczom. Powiedział tak, macie zarzuty, będziecie mieli sprawy karne za nieprawidłowości, ale musicie to ustać, ponieważ przyszły prezydent was ułaskawi. No, nie trzeba daleko szukać tożsamych przykładów, wystarczy spojrzeć na losy Wąsika i Kamińskiego. Panie pośle, zmieńmy trochę temat. Jest takie powiedzenie, które wszyscy znamy, czekaj tatka latka, i trochę mi się wydaje, że pojawia się teraz powiedzenie zastępcze. Bądź tak dobry, czekaj Ziobry. Czy w ogóle komisja do spraw Pegasusa przesłucha pana ministra byłego Ziobry? Czy jest na to szansa? Pana zdanie? Powiem tak. To mamy w Polsce dzisiaj do czynienia z precedensem. To znaczy nigdy, kiedy była pisana konstytucja, ustawy, regulamin, kodeks postępowania karnego, nikt nie przewidział, że funkcjonariusz publiczny, jakim jest poseł, odmówi składania zeznań przed komisją śledczą. Ziobro odmówił, próbuje zasłaniać się wyrokiem coś, co kiedyś nazywało się Trybunałem Konstytucyjnym. Dlatego właściwie nie jest to moim takim skrytym marzeniem, żeby zobaczyć Ziobro w kajdanach, choć wielu ludzi uważa, że mu się to należy. Ale nie mówimy o kajdanach. Czy po prostu ze względu na to sytuację, że ewidentnie tamta strona wykorzystuje chorobę i to w opinii publicznej budzi jakieś tam zastrzeżenia. Czy w ogóle nie należałoby mu odpuścić? I tak, co on może wnieść istotnego do sprawy, czego komisja jeszcze nie wie? To jest istotne, żeby powiedzieć, jak sprawy się mają. Otóż każda komisja śledcza, mamy w Polsce już długą tradycję prac komisji śledczych, postępuje w oparciu o kilka takich regulacji. Nadrzędem jest konstytucja, która mówi o tym, że to jest ustrojowo rola komisji śledczej, żeby przekazać opinii publicznej, jak wygląda dana sprawa. Po to są potrzebne publiczne przesłuchania świadków. Nasza praca opiera się o regulamin Sejmu. I głównym motorem naszej pracy jest kodeks postępowania karnego. Czyli ten kodeks, który obowiązuje wszystkich w Polsce, którzy mają status strony, świadka, oskarżonego. Zbigniew Ziobro ma w tym postępowaniu status świadka. I niestety nie posiadamy dowolności,
względem tego, czy my Ziobro wezwiemy, czy nie. Niezależnie od tego, jakie ryzyka, jakie koszty oraz jakie ewentualne korzyści z tego będą płynąć. Jesteśmy zobligowani w tym reżimie prawnym postępować punkt po punkcie zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Także jego wezwanie to nie jest nasz plan polityczny. To jest element realizacji państwa prawa. Czyli wzywasz świadka, świadek się nie stawia, raz drugi masz do czynienia z uporczywością, wtedy jesteś zmuszony zawnioskować o jego ukaranie. Sąd ukarał Ziobro karą 3000 zł grzywny, a następnym krokiem kodeksowym jest doprowadzenie tego świadka. I tak stanie się prawdopodobnie Zbigniewem Ziobro, ponieważ sąd... Czyli niekoniecznie chcecie, ale tak, musicie. Oczywiście musimy, to sąd zdecyduje, czy do tego doprowadzenia dojdzie. Czy... Jasne. Jeżeli sąd podejmie decyzję o tym, że Ziobro powinien być doprowadzony, wtedy policja go w miejscu zamieszkania zatrzyma po godzinie 6 rano, w zależności czy będzie stawiał opór czy nie, zostanie radiowozem dowieziony do budynku Sejmu, od progu przejmie go Straż Marszałkowska, doprowadzi go do biurka z napisem świadek i potem już zaczyna się wyłącznie jego rola, bo doprowadzenie to nie jest obligo zeznawania. Ja się spodziewam, że Zbigniew Ziobro stanie przy tym biurku z napisem świadek, powie tak, rozliczanie PiSu jest a priori nielegalne, Trybunał Julii Przyłębskiej. No, wszyscy się tego spodziewają, tak. Więc jaki jest sens całego teatru? Już odpowiem. Odwróci się na pięcie, pan odpowiedział. Wygłosi swoje oświadczenie i wyjdzie. I wtedy otwiera się kolejna przestrzeń, o której dzisiaj jeszcze nie rozmawiamy. To jest kolejny wniosek do sądu, wynikający też z kodeksu postępowania karnego o 30-dniowy areszt. Więc nie ma siły, żeby zmusić świadka do zeznań, jest tylko siła państwa, żeby go doprowadzić. I teraz dlatego nie można z tej drogi zejść, bo to jest test wiarygodności państwa. To jest test wiarygodności państwa na wielu poziomach. Sejmu, sądu, prokuratury, prokuratora generalnego, policji i do tego musi dojść. Czy zeznania Zbigniewa Ziobro są potrzebne? Tak, są potrzebne. Mamy dzisiaj poszlaki wskazujące na to, że impuls do zakupu Pegasusa pochodził ze środowiska prokuratorskiego. W ogóle ta sprawa mnie prowadzi... Ale on niczego nie podpisywał. Oni w ogóle, jeżeli chodzi o tą wierchuszkę ludzi decydujących, oni nic nie podpisywali, wszystko nie podpisywali szkodzi. Ich zastępcy. Nic to zresztą, on tam na początku powiedział, gdy tam weszli mu do domu, że on w zasadzie nie złożył na niczym podpisu, tylko jego zastępcy. Nie szkodzi. Zadałem to pytanie jednemu z ważnych świadków, to jest były generał policji Bieńkowski. Był szefem jednego z departamentów NIK-u, który kontrolował Fundusz Sprawiedliwości i na moje pytanie odpowiedział wprost: odpowiedzialność ponosi Zbigniew Ziobro, ponieważ był ministrem. Nie szkodzi, czy on podpisywał, czy nie podpisywał. On udzielał pełnomocnic, on zarządzał procesem, jest osobą odpowiedzialną. I to wystarczy do tego, żeby tą odpowiedzialność wokół Zbigniewa Ziobro zbudować. Zresztą to też czyni prokuratura. Prowadząc w zespole śledczym postępowanie w sprawie Pegasusa, ono ma tło działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Każdy, kto słyszy to hasło, myśli, no tak. No właśnie, pan powiedział o prokuraturze, bo zaraz w tych formalnościach się zagubimy. Ważnych, ale nie wiem, czy do końca są one takie łatwe do wyjaśnienia dla naszych widzów. No ale przecież właśnie o to chodzi, że prokuratura prowadzi równolegle śledztwo. Czy to po prostu nie zostawić ten element dla prokuratury? Prokuratura prowadzi śledztwo na innych płaszczyznach. Rolą komisji śledczej jest to, czego prokuratura nie może zrobić. Prokuratura nie przesłuchuje polityków przed kamerami. A opinia publiczna ma prawo do wiedzy, dlaczego ta afera wybuchła. Dlaczego Pegasusa użyto nie przeciwko zbójom, tylko przeciwko opozycji ówczesnej. Kto o tym decydował? I tej roli nigdy prokuratura nie wypełni. Prokuratura przesłuchuje w zaciszu gabinetów. Prokuratura stawia stan oskarżenia, co sprawia, że potem taka osoba z zarzutem nie może odmówić zeznań przed innymi organami w trosce o swój interes prawny. Więc nasze role się uzupełniają. I co jest naprawdę kluczowe w tej sprawie, to żeby dzisiaj zrozumieć tło afery Pegasusa, nie można myśleć wyłącznie o kontekście świadków, których przesłuchujemy, którzy byli Pegasusem robieni. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wprowadzenie na rynek przez izraelską firmę powiązaną z ich specjalnymi służbami, produktu, jakim był Pegasus, sprzedanie go niezliczonym rządom na całym świecie, z ostateczną, końcową wtyczką do izraelskiego wywiadu, jest największą operacją wywiadowczą, jaką na tej planecie przeprowadzono. Moim zdaniem to był pomysł na to izraelskich służb specjalnych, żeby za własne pieniądze zewnętrznych rządów zdobyć całą skrytą wiedzę, która interesuje te państwa, ponieważ to zakończenie programu nie było wcale w siedzibie CBA.
tam wtyczki biegną do Izraela. Więc wszystko, no, co było robione Pegasusem, Hermesem, trafiło w ten czy inny sposób do Izraela. No i nie po raz pierwszy okazało się, że służby specjalne Izraela są jednymi z najlepszych służb na świecie. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu posłowi.